Krzysiek, no prawie jak Król Strzelców, dwie bramki w takim meczu, na takim wyjeździe. Powiedz kilka słów o tym meczu, jak się grało, bo wyglądało to dobrze. No, cieszymy się, że wygraliśmy, bo Jagiellonia, bardzo ciężki zespół, bardzo dobrze zaczęli sezon, grać 4 mecze u siebie i wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, ale dobrze w niego weszliśmy, dobrze skończyliśmy, cieszymy się, że wygraliśmy. No i dwa twoje strzały, dwa gole, to chyba cieszy. Tak, bardzo cieszę, bo to moje dwie pierwsze bramki, więc bardzo się cieszę. Powiedz, po tych ostatnich meczach, co się stało, że dzisiaj na boisku wyglądało to naprawdę nieźle? Szybka gra, gra z klepki, nie było strat. O to chodzi? To trenujecie? Tak, to trenujemy przede wszystkim i dużo o tym rozmawialiśmy, bo właśnie w treningach czasem dobrze to wygląda, fajnie wyglądamy, wszystko jest płynne, a w meczu mecz przychodzi i nie gramy najlepiej i powoli uciągamy wnioski. To, co robimy źle i byle do przodu, cały czas idziemy do przodu. Czy zwycięstwo na takim trudnym terenie to duży zastrzyk pewności siebie? Pewnie, że duży. Już nam to pomogło tydzień temu. Przepchaliśmy trochę, tak brzydko mówiąc, ten mecz ze Stalą Mielec. Dzisiaj wygraliśmy 3-1, bardzo się cieszymy. Był duży zastrzyk pewności. No.